czy jesteśmy w stanie przeżyć w przestrzeni kosmicznej, a raczej w próżni, bez kombinezonu, bez powietrza, bez wszelkich zabezpieczeń? Oczywiście nie. Bez kombinezonu, bez tlenu po prostu tam umrzemy. Oczywiście nie tak, jak pokazane jest w niektórych filmach, że natychmiast zamarzniemy albo wybuchniemy, czy też ugotuje nam się krew. Będzie tak całkowicie, no będzie inaczej. Przyczyną śmierci jest całkowite utracenie tlenu z organizmu. Tak działa po prostu próżnia na nasze ciało. Co ciekawe, wstrzymywanie oddechu nic nie daje. Jest tym gorsze. Nie powinniśmy wstrzymywać oddechu, ponieważ nastąpi rozerwanie płuc, pęcherzyki gazu dostaną się do opłucnej, no i zostaną stamtąd przez próżnię wydobyte. Według NASA 9-11 sekund w próżni i następuje utrata przytomności. Po minucie następuje migotanie komór serca, po 90 sekundach serce już nie pracuje. Nawet próby reanimacji mogą nic nie pomóc. Po 2 minutach następuje śmierć mózgu. Oczywiście, jeśli wcześniej nie wstrzymamy oddechu i nasze płuca nie eksplodują. Według lekarzy jest jeszcze szansa na przeżycie po spędzeniu w próżni 1,5-3 minut. Oczywiście te 3 minuty, te powyżej 1,5 minuty to już jest mocno naciągane. Ta śmierć mózgu może być już nieodwracalna, czy zatrzymanie się akcji serca, ale przez ten czas do minuty jeszcze jesteśmy w stanie, może byśmy byli w stanie taką osobę uratować, gdyby dostała się od razu do środowiska, gdzie jest odpowiednie ciśnienie, jest powietrze oraz aparatura, która uratowałaby życie takiej osobie. Więc bez kombinezonu, bez tlenu nie jesteśmy w stanie przeżyć w próżni, lecz ta śmierć nie byłaby tak widowiskowa jak w przypadku filmów. Po prostu migotanie i zatrzymanie się serca, śmierć mózgu i tyle. Czyli pamiętajmy, znajdziemy się w próżni, nie wstrzymujmy oddechu, raczej próbujmy wydychać to powietrze. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, oceń, skomentuj, wpadnij na inne kanały, czy też na moje portale społecznościowe. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie.